Husarze to są nasi husarze. Jest to chorągiew województwa kujawsko-pomorskiego z Golubia do Brzynia. Wielkie brawa dla tych panów. Pokażą nam dzisiaj swoją sztukę. Teraz na pole bitwy wychodzi piechota. Piechota polska, która jest w strojach narodowych, jest uzbrojona w muszkiety, w szable i strzela na modłę zachodnią, natomiast jest strój, jest polski, typowo polski, który został właśnie w XVII wieku wykształcony dla piechoty polskiej. Pospolite ruszenie szlachty, tutaj widzę różnego rodzaju żupany, kolory. Każdy szlachcic sam się na wojnę wyposażał, jak go było stać, jak mógł, co mu tam po dziadku zostało. Witam ojca egzekutora. Mamy też hiszpańską inkwizycję ze sobą, chociaż to polską. Jezuita zapewne. No tak, ale ja tu niewiele widzę teraz na tym polu. Nie wiem. Co? Jest to pamiątka roku 1656, kiedy to oddziały hetmana Czarnieckiego podeszły pod Bydgoszcz i zastały w Brdy Ujściu oddział szwedzki, który liczył 300 ludzi, który był w tym Brdy Ujściu dobrze okopany i naprzykrzał się Polakom, gdyż zdział palił do statków, które pływały po Wiśle i blokował handel. Dlatego zamilknę, zobaczcie, jazda polska w pełnej krasie. Mamy pięciu jeźdźców. Zaczepiają Szweda. Palą z broni, z pistoletów. Każdy husarz miał dwa pistolety, które nosił przy siodle w olstrach. I w ten sposób się gnębiło wroga, podjeżdżając z małej odległości z pistoletów, paląc do wroga, do Szweda w tym przypadku. Dowódca szwedzki podobno tam na wozie siedzi. Nie wiemy, czy on chory, czy może ze strachu. Jeszcze raz, Kaja, dotykaj. Odpalają. Jeszcze raz pójdziemy. Jak zwykle, najpierw artyleria. Ze strony szwedzkiej, a po stronie polskiej najważniejsza rzecz przed bitwą, błogosławieństwo przez księdza jezuitę, aby w razie wypadku dany sarmata mógł pójść z nogami do nieba. Taka bitwa, musicie sobie zdać sprawę, to była poważna sprawa. Ryzykowało się życie, dlatego w polskim zwyczaju było błogosławieństwo wojska, zanim poszło do bitwy. Możecie Państwo zobaczyć, jak różniły się w tamtym czasie wojska. Szwedzi są ubrani na styl zachodni, szczególnie tam widzicie z mojej prawej strony ten regiment, który jest w czarnych strojach z falbanami. Szwedzki dowódca się obudził, wstał, z wozu będzie dowodził. Polacy w żupanach, w deliach, na kolorowo. Taki właśnie był polski.
mama. Mama! No. Dalej będą mi starać. Za chwilę tak na razie gadają. Ja będę starać. Szkieta. Ja tylko muszę odzanąć. Mieć taki sam bus jak ten dowódca szwedzki. To jest muszkiet. Ja, dobrze, no mamy takie możliwości techniczne, jakie mamy, proszę Państwa. Będę się starał robić co mogę. No takie leciutkie będzie. Tak już nie będą walić mocno. Chłopaki, zdobądźcie mi ten wóz z tamtej strony. Szwedzi uzbrojeni w muszkiety, biki i artylerii. Typowe uzbrojenie ówczesnej piechoty. Polacy z drugiej strony także ostrzeliwują wroga z armat i za chwilę piechota łanowa. Czyli piechota, która była werbowana nie ze szlachty, tylko z niższych warstw społecznych. Husaria wspomagana przez piechotę rusza do ataku. Na drugim planie muszkieterzy ostrzeliwują się nawzajem. W czasach strzelano salwami, żeby zwiększyć skuteczność strzału, ponieważ broń palna była jeszcze bardzo prymitywna i dosyć nieskuteczna, dlatego trzeba było strzelać. Husaria szarżuje. Tam piki. Jedyna ochrona przed końcem. Długa pika. Trzeba mieć zatkale, bo się widzę, że atak na broń białą, polska specjalność, szabla, ulubiony sposób walki Polaków, czyli oko w oko. Wojska zachodnie preferowały strzelanie. Polacy nieco gardzili tym sposobem walki, ponieważ dla nich liczyła się bezpośrednie starcie z wrogiem na broń białą. To jest długa tradycja rycerska, którą polska szlachta kultywowała. Polacy, zdaje się, wycofują się. Pierwszy szturm się nie udał. Wszystko jest ciągle pod ostrzałem armat. Artylerzyści dwoją się i troją, żeby te działa jak najszybciej ładować. A oczywiście szybkostrzelność takiego sprzętu jest, jak widzicie. To zobacz, jest tam jak na szable ma. Widzisz? Prymitywna artyleria. W prawowym czasie jednak już mogła poczynić spore straty. Znowu husaria atakuje drugi. A w centrum ostrzeliwuje się piechota. Jak ładują, to się wstrzymają, w tył ładują, potem przechodzą, nie?
Pierwszy! Popukaj lądę! Stawia! Możecie zobaczyć szyk wikingierski, jak wikingierzy w organizowanej linii podchodzą do wroga. Bardzo trudno było się przez takie przebić, jeżeli było się ustawionym tylko w szable. Możecie też zobaczyć sprawność żołnierską, jak szybko te muszkiety, jak to jest szybko wszystko ładowane. Polacy w pojedynkach na szable próbują przeważyć los bitwy na swoją stronę. Atakują z jednej i z drugiej strony skrzydłami. Cały czas pokrywając ogniem. Trzymaj uszy ze strony. Chciałoby się wziąć szablę i tam do nich pójść, żeby im pomóc. Pole bitwy osnute dymem. Jest takie polskie przysłowie, które mówi pójść jak dym. To właśnie jest to, co Państwo widzą przed sobą. Czyli kiedy rozpędzona kawaleria wchodziła w dym, wydobywał się właśnie z salwy muszkieterskiej. Widzę zacięty pojedynek, zacięte zwarcie na drugiej strony. Zobaczcie, jak wikingierzy radzą sobie z ludźmi, którzy są uzbrojeni w krótszą broń. Przepychają ich po prostu na bitwy. Trzeba dużo sprytu, dużo odwagi, żeby w takich... Polakom się udało. Widzę, niektóre piki leżą. Z wielką odwagą weszli pomiędzy drzewce i wycinają Szwedów. Ładuj! Gotuj się! W centrum pola bitwy widzę, piechota też szykuje się do ataku. Szwedzka piechota wychodzi. Naprzeciw nich. A! Teraz już to widzę! Zdradzili! To Szwedzi mają przechlapane. Część oddziałów szwedzkich przeszła na stronę polską. Chyba czują pismo nosem, że cali nie wyjdą z tej opresji. Dlatego część została przekupiona, ze strachu przeszła na stronę polską. Reszta nie ma co spodziewać się litości. Polacy podciągają działa, zdobyli już jakąś część pola bitwy. Ale Szwedzi odpowiadają. Siedzą w szańcu, dobrze okopani, z dużą ilością broni palnej, więc mogą to jeszcze długo robić. Historycznie ten szaniec pod Bydgoszczą były trzykrotne próby wzięcia tego szańca. Dopiero właśnie Czarniecki w jednej gwałtownej, kilkugodzinnej bitwie ten szaniec wziął. Wcześniej te próby nie udawały się, ponieważ był on bardzo dobrze zabezpieczony i gorsze oddziały polskie nie mogły sobie z nim poradzić. Mamy przerwę, zdaje się, negocjacje. Polacy, no, prawda, no lepiej krwi nie przelewać, jeśli nie trzeba tego robić.
Natomiast znowu zdaje się spędzły na niczym. Polski dowódca przygotowuje oddziały. Zdaje się, że będą próbować jakichś innych sposobów. Być może obejdą wroga i uderzą na jego bok. Oddziały szwedzkie rozłożyły szyk. W tej chwili pikinierzy są w centrum. Na lewym skrzydle. Husarze zaszarżowanych prosto na ludzi. Na szczęście wszyscy. O, zaszli kilku. Gdzie jest Patryk z dymu? Husaria przełamała szyk wroga i wycina ich od środka. Po ataku wycofali się. Szwedzi zbierają szyk. Jedziemy? Tak, jedziemy. Naprzód marsz! Zdaje się. Armia szwedzka jest coraz bardziej przyciskana do ściany. Z lewej strony zdrajcy przeszli na polską stronę, tak strzelać do swoich niedawnych sojuszników. Mama! Na prawym skrzydle, pojedynki strzeleckie. Jeśli dobrze widzę, to widzieliście tam fechtującego księdza. W owych czasach nie było to dziwne na polu bitwy, że ksiądz, który był z oddziałem wojskowym, także brał udział w bitwie, także używał broni, potrafił być używać. Szwedzkim pojedynki na szable. Polacy atakują ponownie. Podciągają artylerię, żeby owych Szwedów wydusić. Tamci już przyciśnięci praktycznie do ściany. Polacy przetaczają działa bliżej, to znaczy, że zbliża się moment, kiedy nastąpi ostatni akt tej szwedzkiej tragedii. Po prostu rozstrzelają ich na tych szańcach. Husaria po krótkim odpoczynku znowu rusza do szarży. Często atakowano nawet 10-krotnie podczas. Jak widzimy, Szwedzi ostrzeliwują się. Będą się bronić zapewne do końca. Właśnie w historii naszego miasta bywało, że Szwedzi bronili się tam do ostatka. Do ostatniego śledzia, jak to się mówi.
Jutro mi się boją. Tak. Strzelają. A że Szwedzi odżywiali się głównie śledziami w ówczesnych czasach, nazywani byli przez Polaków śledziojadami. No i właśnie tam są. Pewnie mają parę beczek zakiszonych. Dron wpadł w szaki. Po drugiej stronie wpadł. Ta armata wielolufowa nazywała się Organ Kam. Ta ma 10 luf. Jest to taki protoplasta karabinu maszynowego. Tam, gdzie strzeliło, tam po prostu w szyku wrogu była wielka próba. Właśnie nie wiem, co to jest. Chyba hot, wiesz? Oddziały cały czas. Saria znowu ruszyła do szarży, za nimi ruszenie szlachty polskiej. Walczyć szable. Z drugiej strony też już ruszyło lewe skrzydło, gwałtowna bitwa. Teraz atakujemy. Właściwie wszyscy już zdobyli broni i mamy ostatecznie rozwiązanie kwestii szwedzkiej, że tak powiem. Widzisz, Ewa? Gdzie? Tam musi być naprawdę gorąco, drodzy Państwo. Mam gorąco. Jak już szable poszły w ruch, to było naprawdę szybko. Zdaje się, że Szwedzi mieli jakieś białogłowy, bo krzyczą z radości. Zostało mi radę. Zwycięstwo! Brawo! Wiktoria! Viva Rzeczypospolita! Wspaniała inscenizacja. Drodzy Państwo, spójrzcie na tych ludzi umęczeni upałem, ale dla Was w tych strojach regimenty zachodnie, one zawsze muszą stawać w porządku. Trzeba będzie ustawić długi i porządny. Przypominam, że jest to największa 17-wieczna rekonstrukcja w naszym kraju. Tutaj właśnie na ostromeckich Błoniach. A mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wrócić z tą inscenizacją obok przepięknego Pałacu Ostromeckiego, gdzie będzie nam jeszcze wygodniej podziwiać te pokazy. Mamy tutaj też innych bardzo szanownych gości. Proszę Państwa, po tej wiktorii nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz, drodzy Państwo, znieść gorące wiwat dla zwycięzców, proszę Państwa, wiwat! Którą powiem.
gorącymi brawami. Proszę Państwa, jest także z nami. Czy Pani Minister coś powie? Prosimy tutaj do nas Pani Minister. Pani Minister, proszę Państwa, ubrana jak do rekonstrukcji. Zaraz tutaj jakąś szablę pożyczymy. Bardzo proszę. Ja mogę tylko serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić w ten gorący, piękny dzień i podziękować organizatorom za tą kolejną piękną rekonstrukcję i życzyć nam wszystkim, żebyśmy się spotykali tutaj jak najczęściej. Wszystkiego dobrego życzę. I żebyśmy wygrywali, proszę Państwa. Bo przegrywać to bez sensu zupełnie. Drugi Andrzeju, zawsze wygrywamy. Zawsze wygrywamy.